Cześć, witajcie na YouTubie dobrerowery.pl. Witam Was dzisiaj w bardzo wiosennych okolicznościach przyrody i zapraszam Was na podstawowy temat na naszym kanale, czyli kolejny test roweru. Dzisiaj zajmiemy się propozycją Crossa, prawie najwyższym modelem na ramie aluminiowej, jeżeli chodzi o rowery MTB, czyli Crossem Level 8.0. Czas na kolejne MTB od Crossa, tym razem prawie najwyższy model aluminiowy, czyli Cross Level 8.0. Cross Level 8.0 tak naprawdę łączy ze swoim starszym i droższym bratem, czyli Levelem 9.0, ramę, która jest w tych modelach identyczna. Różni te rowery oczywiście o sprzęt. Rama jest aluminiowa, bardzo nowoczesna, wzorowana geometrią i generalnie wyglądem na tych najwyższych levelach Cross Racing Team, wykonanych oczywiście z karbonu. Całkiem ładnie tutaj zajęto się spawami. Wiem, że jesteście na to wrażliwi, zwracacie na ten element uwagę. Zwróćcie uwagę, że tutaj naprawdę spawy są poprowadzone mega estetycznie i faktycznie ich nie widać, nie przeszkadzają. Dopiero takie elementy jak tylny trójkąt nam jasno mówią, że jest to rower wykonany z aluminium. Z punktu widzenia eksploatacyjnego są tutaj dwa rozwiązania, które muszę skomentować. Pierwszym jest matowy lakier. W Levelu 9.0 mamy czerwony kolor nawiązujący do rowerów Cross Racing Team. On jest też w połysku, więc z punktu widzenia osób, które lubią mieć idealnie czysty rower, to dużo łatwiej utrzymać w czystości rower z ramą, która ma połysk, a nie jest matowa. Oczywiście ten lakier nie jest ani mniej trwały, ani nie ma żadnych wad, ale generalnie po prostu trudniej go doczyścić. Drugim elementem, o którym warto wspomnieć, jest mocowanie do prowadzenie przewodów hamulcowych i przewodów od przerzutek pod dolną rurą ramy, tak jak to tutaj widzicie. Generalnie plusem tego rozwiązania jest fakt, że dużo łatwiej to wszystko się serwisuje. Minus jest taki, że oczywiście zbiera nam to wszystko strasznie brud i błoto. Oczywiście te pancerze są schowane i do nich się błoto nie dostanie, natomiast oczywiście te mocowania zbierają tutaj błoto i trudno to wszystko doczyścić, ale to jest taki element raczej dla pedanta, jeżeli chodzi o eksploatację roweru. Jedno mocowanie do koszyka na bidon. Ja myślałem, że to jest związane tylko z rozmiarem, bo przy teście Levela 9.0 zwróciłem uwagę na fakt, że jest tylko jedno mocowanie do koszyka na bidon. Okazuje się, że w MC też go nie ma i myślę, że ma to związek z tym, że po prostu Cross tutaj musiał użyć przerzutki przedniej mocowanej na obejmę i przez to tutaj nie było miejsca na drugie mocowanie do koszyka na bidon. Rama oczywiście posiada sztywną oś tylnego koła, tak jak w Levelu 9.0. Oczywiście ośka przedniego koła też jest sztywna, ale to już w 29erze za około 5000 zł powinno być wręcz oczywiste. Jeśli chodzi o sprzęt, mamy tutaj kolejną grupę napędową Shimano. Jest to układ 2x11, czyli coś, co ucieszy osoby, które lubią sobie po górach pojeździć dłużej, na dłuższych podjazdach. Mamy tutaj napęd Shimano SLX M7000 z tą już popularną dużą kasetą 1142. Takie zestawienie oczywiście daje nam naprawdę bardzo dużą uniwersalność, a jeżeli kiedyś chcielibyście przerobić to na 1x11, też problemu nie ma, wystarczy wymienić korbę, usunąć przednią przerzutkę, no i w zasadzie mamy rower gotowy pod układ 1x11. Co jeszcze z tyłu? Hamulec, mamy tutaj hydraulikę od Shimano schowaną i mocowaną wewnątrz tylnego trójkąta. Piasty w tych kołach to Shimano Deore i co więcej, mamy mocowanie do tarczy już w układzie z centerlockiem, czyli z centralną nakrętką, a nie na pojedyncze śruby. Obręcze kół to WTB. Cross kiedyś bardzo często ładował obręcze WTB do swoich kół, a nie że do tego zwyczaju w aluminiowych modelach Cross wrócił. Obręcze bardzo lekkie, niektórzy się skarżą na to, że są dość miękkie, ale to odczują przede wszystkim osoby o wadze przekraczającej, myślę, sporo 90 kg. Siodełko takie samo jak w Levelu 9.0. Generalnie z moich obserwacji mogę Wam powiedzieć, że jest po prostu twarde. Natomiast plusy za tą śliską powierzchnię, ja to wolę w siodełkach, bo minimalizuje to obtarcia i generalnie dyskomfort. Drugą stroną medalu jest to, że na takich siodełkach trudniej się utrzymać, aczkolwiek uważam to za raczej jakąś fikcyjną wadę, bo w praktyce liczy się przede wszystkim to, że siodełko nas nie
obciera. Kokpit oczywiście produkcji własnej Crossa. Tutaj fabrycznie mamy zamocowany mostek z wzniosem dodatnim, chociaż nie wiem, czy wznios może być też ujemny, takie trochę masło maślane albo plusy dodatnie, plusy ujemne. Ja uważam, że jeżeli kupujemy tego typu rower, rower, który z założenia ma być MTB sportowym, to mostek powinien być w negatywie. Naprawdę kupowanie roweru ze sportową geometrią i kompensowanie jej mocowaniem mostka do góry jest po prostu bez sensu, więc zdecydowanie lepiej go obrócić. Obniżamy wtedy kierownicę, obniżamy ten punkt sterowania i rower jest bardziej stateczny, łatwiej się prowadzi przy większych prędkościach, no i generalnie pozwala nam na więcej. Taka uwaga eksploatacyjna. Z przodu mamy widelec RockShox Recon w wersji oczywiście powietrznej, w wersji z blokadą obsługiwaną z manetki. Ta blokada jest bardzo prosta, jest ona oczywiście mechaniczna, nie hydrauliczna jak w swojego czasu w wyższych modelach RockShoxa. Ma to swoje plusy, ponieważ jest mniej podatna na wszelkiego rodzaju uszkodzenia, tudzież na zabrudzenia błotem. Widelec posiada regulację tłumienia powrotu, która jest schowana tutaj pod spodem, pod golenią prawą. Koła, tak jak Wam już mówiłem, komponenty Shimano Deore plus obręcze WTB, opony Schwalbe, też bardzo, bardzo typowy wybór w tej klasie. Jakie są plusy, jakie są minusy tego roweru? No jeżeli chodzi o plusy, zdecydowanie napęd, czyli układ 2x11 Shimano SLX, bez kombinowania. To prawda pozagrupowa korba, ale przynajmniej te kluczowe elementy, czyli kaseta, przerzutka tylna, przednia oraz manetki pochodzą z grupy SLX, no i dają możliwość faktycznie lżejszego pokonywania podjazdów i dają Wam możliwość wyboru, czy chcecie z tego roweru zrobić taką typową wyścigówkę, czy rower, który też pozwala na wygodniejsze podjeżdżanie. Jeżeli chodzi o minusy, to podobnie jak w levelu 9.0, bardzo budżetowe opony Schwalbe. Najtańsza mieszanka, jeżeli chcecie się ścigać i chcielibyście opon lżejszych, to pierwszy element do wymiany. No i w moim przypadku niespecjalnie spasowało mi siodełko, które jest twarde i w moim przypadku niewygodne, aczkolwiek daje mu jeszcze szansę, ponieważ tak jak mówiłem, w levelu 9.0 to samo siodło sprawiało na mnie zupełnie inne wrażenie, więc myślę, że ten problem jest gdzieś w regulacji.